przed chwilą fragment Ewangelii świętego Jana, pokazał istotę sporu, jaki toczył się między Chrystusem a Żydami. Ta istota sprowadzała się do pytania, kim jest Jezus Chrystus. I Żydzi doskonale uchwycili sens przepowiadania Chrystusowej Ewangelii. Stwierdzili, nie chcemy Cię kamienować za dobry Twój czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. I Chrystus w odpowiedzi przeprowadził własną apologię, zaczyna się bronić i tłumaczyć im, że istotnie mogą napotykać na trudność spowodowaną tym, że On nazywa się i jest Bożym Synem, ale mówi, zobaczcie na moje czyny, które są czynami, jakie dokonuję w imię mojego Ojca. I łączy z tym jedno zasadnicze stwierdzenie. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I to stwierdzenie sprawiło, że chwycili za kamienie i chcieli Chrystusa ukamienować. Nie chcieli przyjąć tej prawdy, którą On objawiał, o tajemnicy Bogu jednym, jedynym w trzech osobach. Nie chcieli w Nim uznać Mesjasza Pańskiego zapowiadanego przez proroków, który jest jednocześnie Bożym Synem. Widzieli w Nim tylko człowieka. I to wydarzenie, drodzy siostry i bracia, które przedstawił nam święty Jan, znalazło swoje dramatyczne przedłużenie wtedy, kiedy Chrystus został aresztowany w ogrodzie Getsemani, w Ogrójcu i zaprowadzony przed sąd najwyższego kapłana Kajfasza. Zebrany tej nocy u więzienia był cały Sanhedryn. Pojawili się nawet fałszywi świadkowie, ale ich oskarżenia nie pokrywały się ze sobą. I wtedy, jak pisze święty Mateusz, Kajfasz postawił Chrystusowi kluczowe pytanie. Przysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam, czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? A Jezus mu odpowiedział, tak, ja Nim jestem. Ale powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmogącego Boga i nadchodzącego na obłokach niebieskich. I słysząc to, arcykapłan rozdarł swoje szaty na znak oburzenia i zawołał, zbluźnił, na cóż potrzeba nam jeszcze świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Odpowiedzieli mu, winien jest śmierci. Chrystus nie mógł inaczej odpowiedzieć Kajfaszowi, jak jednoznacznie wyznając to, kim jest. I Kajfasz, podobnie jak Żydzi,
z tego czytanego wcześniej fragmentu Ewangelii Janowej stwierdził podobnie: Chrystus bluźni. I wobec takiego orzeczenia Sanhedryn był jednomyślny. Chrystus winien jest śmierci. Odbył się nad nim w gruncie rzeczy religijny sąd. Zapadł wyrok, który musiał znaleźć potwierdzenie przez sąd cywilny sprawowany przez ówczesnego prokuratora rzymskiego Piłata. I stąd odprowadzono Jezusa przed oblicze namiestnika rzymskiego. Jednakże na tym się nie kończy ta historia o Chrystusie, który mówił o sobie, że jest Bożym Synem. Historia tych wszystkich, którzy uwierzyli Jezusowi i podobnie jak On głosili światu, iż Jezus Chrystus, nauczyciel z Nazaretu, narodzony z Maryi Dziewicy, jest prawdziwie Bożym Synem. To dalsza historia. Wskazana jest przez Kościół stacyjny, który ma miejsce dzisiaj w Rzymie. Słyszeliśmy, jest to kościół San Stefano Rotondo w samym sercu starożytnego Rzymu na Montecelio. Kościół poświęcony świętemu Szczepanowi. Należał on, jak wiemy z dziejów apostolskich, do wybranych przez apostołów 7 diakonów. Przeznaczony był przede wszystkim do obsługi biednych, do zajmowania się stołami tych, którzy szukali dla siebie wsparcia. Ale diakon Szczepan zasłynął także z tego, że razem z tą posługą ściśle charytatywną łączył głoszenie Ewangelii, głoszeniu ówczesnemu światu, kim jest Jezus Chrystus. I to sprawiło, ta żarliwość, z jaką głosił prawdę o Chrystusie, że został uwięziony przez tych, którzy nie mogli znieść jego nauki. A ponieważ nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał, postawili go przed sądem, twierdząc: słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu. Podburzyli więc lud starszych, uczonych w piśmie, zaprowadzili Szczepana, podobnie jak Chrystusa, przed Sanhedryn, postawili fałszywych dwóch świadków i wobec oskarżeń arcykapłan zapytał, czy to jest prawda? Czy to jest prawda to, o co ciebie oskarżają? A on odpowiedział jasnym, zdecydowanym głosem: wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście sprawiedliwego. Wyście zdradzili go teraz i zamordowali. Wy, którzy otrzymaliście prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegaliście go. I w odpowiedzi na te jasne
słowa, które były w gruncie rzeczy oskarżeniem Żydów za ich upór, za ich opór wobec prawdy ewangelijnej. Zawrzały, jak pisze autor Dziejów Apostolskich, zawrzały ich serca, zgrzytali zębami na Niego, a On pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Boga i dał świadectwo tej wizji, która stała się wtedy Jego udziałem i powiedział: widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na Niego wszyscy razem. Wyrzucili Go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie, przyjmij ducha mego. A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Szczepan zatem dał świadectwo prawdy o Chrystusie. To samo świadectwo, które wyznał Chrystus stojąc przed Kajfaszem i Sanhedrynem. I umierał podobnie jak Chrystus. Jak Chrystus, który wisząc na krzyżu prosił Boga swego Ojca, aby odpuścił grzechy tym ludziom, którzy nie wiedzą, co czynią. I podobnie jak Chrystus, ostatnim Jego słowem było: w ręce Twoje oddaję ducha mego. Dzisiaj poniżej świątyni, tam gdzie płynie potok Cedron, wznosi się świątynia poświęcona świętemu Szczepanowi w miejscu jego męczeństwa. Jak słyszeliśmy, relikwie świętego Szczepana zostały przeniesione do Rzymu, znajdują się w Bazylice San Stefano Rotondo na Montecelio i przypominają ciągle o jednym, że po pierwsze w obliczu oskarżeń, ale także pytań o to, kim jest Jezus Chrystus, trzeba dawać jasne świadectwo, kim On jest. W porę i nie w porę. Czy to się komuś podoba, czy nie. Nawet jeśli to świadectwo pociągnie za sobą konieczność cierpienia, a nawet śmierci. Tak zresztą się działo. Najpierw w ciągu pierwszych trzech wieków chrześcijaństwa, gdy chrześcijanie, wierni uczniowie Chrystusa, co jakiś czas byli prześladowani, aż po to ostatnie prześladowanie z początków IV wieku, za czasów cesarza Dioklecjana. Wydawałoby się, że już nikt z chrześcijan nie przeżyje, że to koniec Kościoła. Tak powszechne, tak okrutne było to prześladowanie. A jednak to Chrystus zwyciężył. Kiedy w roku 312 dwóch pretendentów do
tronu cesarskiego. Szykowało się do decydującej bitwy nieopodal Rzymu przy moście mulwijskim Maksencjusz i Konstantyn. Jak podaje starożytna tradycja, w nocy przed bitwą Konstantyn Wielki ujrzał na niebie krzyż, a przy nim napis In hoc signo vinces, w tym znaku zwyciężysz. I pod wpływem tej wizji Konstantyn, mając świadomość tego, że jego wojsko jest mniej liczne niż rywala Maksencjusza, kazał ze sztandarów swojego wojska, swoich legionów, zdjąć orły i umieścić krzyże. Następnego dnia odniósł świetne zwycięstwo nad Maksencjuszem. Odbył triumfalny wjazd do Rzymu. Rok później, był to rok 313, w Mediolanie ogłosił słynny edykt przyznający wreszcie chrześcijanom prawo obywatelstwa. Mogli wyjść z podziemia, mogli wyjść z katakumb, mogli budować wspaniałe świątynie na cześć Chrystusa. Matka Konstantyna Wielkiego, święta Helena, udała się, jak wiemy, niewiele później do Jerozolimy i tam odnalazła relikwie krzyża, na którym umarł Chrystus. Tak zaczął się triumfalne wejście chrześcijaństwa w ówczesny świat, naznaczony odtąd obecnością krzyża. Ale zawsze za tą obecnością krzyża w tamtych wiekach, jak również obecnie, zawsze stoi świadectwo chrześcijan. Tych, którzy, tak jak i my, podczas każdej mszy świętej niedzielnej czy świątecznej wyznajemy naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, mówiąc, kim On naprawdę jest. Tym wyznaniem budujemy naszą wspólnotę Kościoła. Tym wyznaniem dajemy wyraz naszej wiary wobec świata, mówiąc jednoznacznie, jednogłośnie, wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Te słowa, drodzy siostry i bracia, to echo wyznania, jakie dało sobie Chrystus wobec Żydów, a zwłaszcza wobec arcykapłana Kajfasza i Sanhedrynu.
to wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, jest również echem tego świadectwa, które o Chrystusie dał pierwszy męczennik Kościoła, święty Szczepan. To świadectwo, które my dajemy o Chrystusie, będzie przez nas za tydzień już uroczyście przeżywane. Wtedy, kiedy w wieczór Wielkiego Czwartku będziemy przeżywali ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa, kiedy Wielki Piątek będziemy oddawali cześć Krzyżowi Pana naszego Jezusa Chrystusa, kiedy w noc paschalną będziemy wyśpiewywać radosne Alleluja na cześć zmartwychwstałego Pana. Niech te najbliższe dni będą dla nas wszystkich, drodzy siostry i bracia, umocnieniem w tej wierze, że Jezus Chrystus jest prawdziwie Bogiem i człowiekiem, który dla nas i dla naszego zbawienia przyszedł na świat, aby dać nam nadzieję życia wiecznego. Amen.